Cześć, z tej strony Seba. Witam Was w kolejnym odcinku Urbex Diver. I dzisiaj nie będę sam. A jest nas dwóch teraz. Siema. I nie ja i mój brzuch. Tylko z Jaczakiem. Właśnie jesteśmy przed akcją. Akcja Urbex. Akcja Urbex, tak jest. No, podjeżdżamy, ale już nie przegadujemy, startujemy. Tak. Szukamy jaskini. Jesteśmy blisko. Skręć w lewo. Zajebiście tutaj czysto. My szukamy takiego wąwozu, nie? To będzie chyba ten. Yeah! Miejsce docelowe po lewej stronie. No. Kozak, co? Kozak. Żeby się nie pobrudzić. Nie świecimy? Bo to jest wandalizm. Jesteśmy właśnie przed wejściem do jaskini Goryla. Tak to wygląda. Ta jaskinia ma 23,5 metra długości. Kto by pomyślał? I zaraz zaczynamy eksplorację. To, że tamta jest chyba, wiesz, płytsza. Dobra, ja to zostawię. Tu. Miejsca mało, jak chcę tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Otwór wejściowy zostawiamy za sobą. Nie wiem, ale się chyba tam nie zmieszczę. Nie zmieścisz się? Próbuj, może się to wyjdzie. Nie tam? To już jest końcówka, wiesz? Tak, to już jest koniec. Ale wilgotno jest na ściankach. No. Wiesz? Wiesz, no to jest pod ziemią cały czas, nie? No. Co tam warto włazić? Co? Warto tam włazić? Nie! To ty tam sfilmuj wtedy. Sfilmuję. Bo jestem za gruby, cholera, jeszcze utknę. To już jest koniec, wiesz? No. Tak to wygląda, jestem tutaj już na końcówce jaskini.
No wygląda zacnie, powiem ci. Ale mam tutaj ujęcia. Wygląda ekstra. No. To pożyczysz mi. Tak, no jasne. Tutaj widać, że próbowali drążyć dalej, wiesz? Aha. Super. Akustyka świetna. No słyszę właśnie. Idealne na studio. Dobra, robię wycof. No w tym miejscu było naprawdę ciasno, wiesz? No, dlatego wiesz. Wolę tutaj nie wzywać pogotowia. Tak jest. Nie. Zastanawiam, kurwa, tam jest też pieczara taka raczej. Aha. Jakaś jest odnoga, nie? Aha. A tam było dużo bardziej wilgotne jak tutaj, wiesz? No bo wiesz, głębiej w glinę wlądzyć. No, tutaj w samej ściany to były ciemne, nie? Ale znasz w ogóle jakie te kolejne warstwy. Fajnie, fajnie wygląda, nie? Jak się tworzy tutaj. Ekstra. Podobno nazwa tej jaskini wywodzi się od przestępcy. To goryla, który się goryla ukrywał. Co ciekawe, napadał głównie na kobiety. No. Teraz, szanowni oglądacze, to nie jest żaden hotel dla milionerów. Nie. My przedstawiamy, jak to było faktycznie, bez żadnych clickbaitów. Żeby nie było. Dokładnie. Ucha. Przy okazji pozdrawiamy Urbex History. To wyłazimy, czy chcemy coś jeszcze sprawdzić? Coś fajnie, tak chcę posiedzieć. Piwko. Piwowarka. Ale powiem ci, że tutaj są pajęczyny. I tam jest, wiesz, komora, ale coraz węższa. Tam nic nie ma. Nie, tam nic nie ma. Tam przydało się, wiesz, na kiju. Ale też nie o to chodzi. Tam te śmieci wrzucają, bo tak. Ty, ale faktycznie ja nie widziałem tej pajęczyny. Dopiero kurde, tak tutaj. O, teraz, nie? No. I patrz, że taki pająk tylko się na nim chodzi. Na szczęście jesteśmy w Polsce i. No. No i tak się prezentuje nasz mały urbex z jaskini Goryla. Z rzeczy niedopowiedzianych pozwolę sobie tutaj, że tak powiem, uzupełnić wiedzę Wam na podstawie strony internetowej Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. A oni piszą tutaj odnośnie jaskini Goryla takie sprawy, że jaskinia utworzona w mało zlityfikowanych osadach, w nawiasie mułkach i iłach. Opis jaskini. Jaskinia powstała w utworach mioceńskich. Większa część jaskini została utworzona w obrębie mułków, charakteryzujących się rytmicznym warstwowaniem. Warstwa szara to mułki kwarcowo-muskowite, a brązowa to mułki ilaste. Przebieg korytarzy nawiązuje do struktury warstw. W salce końcowej znajduje się półmetrowa soczewka iłu węglistego. Na suficie. W całej Polsce trudno znaleźć podobny obiekt. W związku z tym geneza jaskini jest wciąż niewyjaśniona. W końcowej salce można zauważyć cechy swoistego mikroklimatu jaskiniowego. To co Kuba mówił, że wilgoć i tak dalej. Ale wilgotne jest na ściankach. W jaskini zimują nietoperze. A nietoperze są z rodziny nocek rudy i nocek naterra. Nie będę czytał po łacinie, bo nie znam tego języka. Nie chcę tutaj być na ignoranta.
Jeżeli chodzi o historię poznania tej jaskini, to tutaj na stronie sktj.pl, czyli Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego, na którą stronę to się powołuje podczas tego urbexu, jest napisana historia poznania taka. Jaskinia prawdopodobnie znana jest od dawna. Znajduje się bowiem w pobliżu popularnego traktu spacerowego mieszkańców Gdyni. No, być może ja przez 39 lat blisko mieszkałem w Gdyni i nie wiedziałem o tej jaskini, ale spoko, idziemy dalej. Wokół jaskini na okolicznych wzgórzach znajduje się kompleks przedwojennych umocnień, bunkry, działa, okopy. No więc działa baz, które tutaj mieliście okazję widzieć wcześniej na moim kanale, faktycznie są tuż obok i nie przyszło mi do głowy, że troszeczkę w dół będzie jaskinia. No, człowiek się uczy całe życie, to jest tylko potwierdzenie tej tezy. Członkowie Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego odwiedzali jaskinię w pierwszej połowie lat 80. Prawdopodobnie tę jaskinię należy wiązać z opowieściami o pewnym przestępcy z lat 60. Niejakim gorylu, który jak wieść niesie w nadmorskiej jaskini miał swoją kryjówkę. I tutaj właśnie nawiązujemy do tego, co Kuba mówił o gorylu, który się ukrywa w tej jaskini. Podobno nazwa tej jaskini wywodzi się od przestępcy. Goryla, który się tu ukrywał. Co ciekawe, napadał głównie na kobiety. Tutaj, jeżeli was interesuje strona, z której tutaj zaczerpnąłem, tutaj jest także ten wykres, który mieliście okazję widzieć w trakcie naszej eksploracji. Żeby nie było, prawa autorskie są tutaj po stronie tych autorów. Ja poniżej dam wam tutaj także link do tej strony, jeżeli będziecie zainteresowani zgłębieniem tego na własną rękę. Podsumowując, to był pierwszy nasz urbex jaskini. Ja ze swojej strony miałem kamerę zamkniętą w wodoszczelnym opakowaniu, stąd ten głos taki trochę stłumiony. Kuba miał otwartą, więc tutaj zdecydowanie lepiej, ale jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się to widziało, co byście widzieli, żebyśmy poprawili w przyszłości. Bo tak jak wspomniałem, to pierwsza eksploracja jaskini u nas. I co więcej, aha, no i tradycyjnie, jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli kanału Świat Seby jeszcze nie prenumerujecie, to zapraszam bardzo serdecznie do prenumeraty, bo jak widzicie, tu się dzieją różne rzeczy, czasem poważne, czasem mniej poważne. A wracając do internetu, to także znajdziecie mój profil na Instagramie, jestem tam jako SebaSoul. Jeżeli z kolei jesteście użytkownikami Facebooka, zapraszam was na grupy. To tyle na tę chwilę oraz na grupę Zajarani Kamerowani. No i niniejszym będę kończył. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć!